Polska, mimo tego, że formalnie znalazła się wśród krajów, które wygrały Drugą wojnę, faktycznie jednak ją przegrała. Okupację niemiecką zastąpiła zależność od Związku Sowieckiego. Zmianie uległy granice. Sowieci przyłączyli do własnego państwa wschodnie krańce II Rzeczpospolitej wraz z Wilnem i Lwowem, umieszczając granicę polsko-sowiecką na zaproponowanej w 1920 roku przez dyplomację brytyjską linii Kerzona. Polska kosztem Niemiec otrzymała Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską, Śląsk oraz Warmię i Mazury, które łącznie określano mianem ziem odzyskanych. Granicę wschodnią usankcjonował polsko-sowiecki układ graniczny z 16 sierpnia 1945 roku. Granica południowa swoim przebiegiem wróciła do tej z 1938 roku. Stalin nie uwzględnił ani polskich roszczeń względem Zaolzia, ani czechosłowackich względem Kotliny Kłodzkiej. Granicę zachodnią NRD uznało w 1950 roku, a RFN w 1970. Druga wojna przyniosła Polsce ogromne straty materialne i ludzkie. W 1945 roku w nowych granicach mieszkało około 24 miliony mieszkańców. Około 34 miliony mieszkało w 1939 roku. W wyniku wojny zginęło ponad 6 milionów polskich obywateli, w tym około 3 miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej. Zmiany granic zabrały kolejnych kilka milionów. Około 500 tysięcy ludzi, którzy uciekli z Polski do zachodniej Europy, zdecydowało się po wojnie nie wracać do kraju. Tuż po zakończeniu wojny, Polska stała się obszarem dużych przemieszczeń ludności. Na mocy umowy Poczdamskiej wysiedlono 3 miliony Niemców z ziem odzyskanych, do Związku Sowieckiego przesiedlono około 500 tysięcy Ukraińców i 36 tysięcy Białorusinów oraz kilkanaście tysięcy Litwinów. W drugą stronę, z kresów wschodnich, do Polski wysiedlono ponad 1,5 miliona Polaków. Z Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec, z pracy przymusowej do kraju wróciło około 2 milionów Polaków. Nasz kraj natomiast właściwie opuścili Żydzi, którzy przetrwali Holokaust, obawiając się pogromów na wzór tego, który miał miejsce w Kielcach w 1946 roku, w trakcie którego zabito 37 Żydów. Na ziemiach południowo-wschodnich, które zamieszkiwała mieszanka Polaków, Ukraińców, Łęków i bojków, walkę metodami partyzanckimi o utworzenie własnego państwa kontynuowała ukraińska powstańcza armia, czyli UPA. Ostatecznie władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła, czyli masowego przesiedlenia ludności niepolskiej zamieszkującej te tereny na ziemie odzyskane. Miało to na celu likwidację bazy społecznej, na której opierało się UPA, a równocześnie miało doprowadzić do szybkiej asymilacji rozmieszczonych w rozproszeniu przedstawicieli niepolskiej ludności. Efektem opisanych wyżej procesów i działań było przekształcenie się Polski w kraj o niemal jednolitej strukturze narodowościowej. Zakończona wojna zwiększała oczekiwania społeczne względem państwa opiekuńczego. Na tym pragnieniu budowali bazę społeczną komuniści, obiecując m.in. bezpłatne szkolnictwo czy bezpłatną opiekę medyczną. Dlatego więc stopniowo zwiększało się poparcie dla komunistów, którzy w okresie międzywojennym byli partią nielegalną i o bardzo niskim poparciu społecznym. Wzrostowi popularności komunistów sprzyjała również zdrada aliantów zachodnich, wizja potęgi Sowietów oraz pamięć o słabości II Rzeczpospolitej. Stopniowo rosła liczba członków Polskiej Partii Robotniczej, czyli PPR, na czele której stał Władysław Gomułka. Poprzez zakulisowe działania PPR stopniowo przejmowała kontrolę nad innymi partiami politycznymi działającymi w Polsce, takimi jak PPS, SL czy SD, tworząc z nich zależne od siebie marionetki. Część dawnych żołnierzy podziemia nie godziło się na rządy komunistów i podjęło zbrojny opór, jednak znużone wojną społeczeństwo, mimo tego, że w ogólnej większości przeciwne nowej władzy, skoncentrowało się na pracy i odbudowie zniszczeń. Pokładano nadzieję w legalnej opozycji, na czele której stanął powracający z emigracji były premier polskiego rządu na uchodźstwie i równocześnie lider polskiego stronnictwa ludowego Stanisław Mikołajczyk. Wierzył on, że zwycięstwo w wyborach parlamentarnych nad komunistami zagwarantuje utrzymanie demokracji i suwerenności państwa. Mikołajczyk i jego stronnictwo otrzymało duże wsparcie ze strony Kościoła, stając się wkrótce najsilniejszą organizacją polityczną w Polsce. Stalin początkowo nie ryzykował brutalnej rozprawy z opozycją, koncentrując siły nowej władzy na zwalczaniu antykomunistycznego ruchu oporu. Ustalenia konferencji poczdamskiej wskazywały, że należy w Polsce przeprowadzić jak najszybciej demokratyczne wybory. Komuniści grali jednak na czas, gdyż dzięki temu mogli stopniowo budować aparat propagandy i terroru, który pozwoliłby im wpłynąć na wynik wyborów. Jako swoistą próbę sił pomiędzy komunistami oraz opozycją zaproponowano ideę referendum ludowego, którego pytania były przygotowane w sposób bardzo przebiegły i miały pokazać wyborcom, że komuniści i opozycja nie różnią się od siebie w zasadniczych poglądach, a więc istnienie opozycji jest po prostu niepotrzebne. Zaplanowano następujące pytania: Pierwsze: czy jesteś za zniesieniem Senatu? Drugie, czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Trzecie, czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Komuniści nawoływali do głosowania trzy razy tak. PSL, chcąc odróżniać się od przeciwników, proponował by ich zwolennicy w pierwszym pytaniu zaznaczyli odpowiedź nie. Gdzie kryła się pułapka? W pytaniu pierwszym, bo odpowiedź na pytanie drugie i trzecie była oczywista. Natomiast przed wojną PSL nawoływał do likwidacji Senatu. Więc komuniści liczyli, że PSL, by nie dezorientować swoich zwolenników i nie narazić się na ataki konkurencji politycznej o niekonsekwencje w poglądach, zagłosują również na to pytanie na tak. Referendum odbyło się 30 czerwca 1946 roku. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 68% głosujących na wszystkie trzy pytania odpowiedziało tak. Wyniki te jednak były oczywiście sfałszowane. W tajnych raportach PPR-u wskazywano, że trzy razy tak wybrało jedynie 27% uczestników referendum. Jedynym miastem, gdzie nie udało się fałszerstwo, był Kraków, gdzie liczba głosujących zgodnie z linią PPR wynosiła jedynie 16%. W trakcie referendum udało się komunistycznym służbom bezpieczeństwa rozpracować lokalnych liderów i wspierające ich środowiska. Przed planowanymi wyborami była to wiedza bezcenna. Rozpoczęła się szybko kampania oszczerstw przeciwko Mikołajczykowi i całemu PSL. Jej efektem było aresztowanie tysięcy działaczy tej partii. Jako aparat represji służyła pełniąca rolę policji, Milicja Obywatelska, MO, Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej, czyli Ormo złożone z działaczy PPR oraz Urząd Bezpieczeństwa, czyli sformowana na wzór KGB Policja Polityczna. W całym kraju wprowadzono cenzurę prewencyjną. Bez zgody specjalnego urzędnika nie można było publikować żadnej informacji w prasie czy w radiu. 19 stycznia 1947 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 80% wyborców zagłosowało na PPR i partie przez nią kontrolowane. I te wybory były sfałszowane. Protesty Mikołajczyka nie przyniosły żadnego skutku, a świat działaniom komunistów biernie się przyglądał. PSL i opozycja zostały złamane. Nie widząc szans na legalną walkę polityczną, zagrożony aresztowaniem Mikołajczyk wyjeżdża z Polski. Sejm ustawodawczy zbiera się 4 lutego 1947 roku. Dzień później wybrano na prezydenta jedynego zgłoszonego kandydata, czyli Bolesława Bieruta. Premierem został Józef Cyrankiewicz. Nowy rząd, pozornie koalicyjny, złożony z członków PPR, PPS, SL i SD, faktycznie kompletnie był kierowany przez komunistów. 19 lutego 1947 roku Sejm uchwalił małą konstytucję tymczasowy dokument, mający działać do momentu wypracowania przez Sejm pełnego dokumentu. Ustrój państwa określono jako demokrację ludową. Zakładała ona przestrzeganie praw i swobód demokratycznych, pod warunkiem jednak, że nie będą one nadużywane na szkodę państwa. W efekcie taki zapis legalizował terror wobec przeciwników politycznych.